Cześć, siemanko, guten morgen, z tej strony Woron Koleżyna, witam Was serdecznie ponownie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Jelitkowie i zaktualizujemy, co teraz się u Worona w Bebzonie dzieje. Także zapraszam do obejrzenia. Pod filmem, gdzie opowiadam o tym, jak odkryłem po 20 latach właśnie, że mam nietolerancję histaminy, nie alergię. To jest bardzo ważne. Pytacie o to, jaki był mój wynik DAO. Mój wynik był 9,2, ale był to wynik badania robionego po tym, jak już brałem enzym od maja. Wynik był w sierpniu, przez jakieś 14 miesięcy. Czyli byłem w takim stanie już bardzo fajnym. Czułem się mega dobrze wtedy, także wynik był robiony w momencie, kiedy czułem się chyba najlepiej od tych 20 paru lat. Z jednej strony niby mówią, że powyżej 10 to już jest, powinno być wszystko ok, że to nie histamina. Z drugiej strony podają nam, że do 3 jest nietolerancja, ale po tym, jakie są objawy, ja jestem tego pewny, że to jest nietolerancja, a w momencie, kiedy robiłem badanie, czułem się najlepiej i mniej więcej obrazuje nam to, że jest ta nietolerancja mimo enzymu. Wiadomo, to jest tylko wspomaganie się farmakologią. Jestem w trakcie badania, może złe słowo. Jestem w trakcie szukania pomocy w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o receptor H4. Tak w skrócie, histamina ma 4 receptory: H1, H2, H3, H4. Każdy z tych receptorów za coś odpowiada. I zagłębiając się mocno w temat, a nie chcę tutaj szerzyć jakichś tam plotek, czy domyśleń, czy niedomówień, bo nie jestem lekarzem, więc nie mam kompetencji do tego. Jak już będę na pewno wiedział na 100%, na pewno się z Wami tym podzielę, o co chodzi z tym H4, bo łącząc kropeczki z życia i tego, jak to u mnie było z tym, jak to się wszystko zaczęło, pasują mi te kropki i chcę po prostu dojść do momentu, kiedy te kropki naprawdę połączą się w całość i na pewno będziecie wiedzieli, co z tego wyszło. Także tak, 9,2. Po tylu miesiącach brania, w momencie, kiedy czułem się najlepiej, było te 9,2. Do tej pory brałem, jak śledzicie, dokładnie Daosin. Kurczę, drogi, jakby nie było, suplement, lek, nie wiem jak to powiedzieć, do jakiej kategorii zaliczyć. 30 tabletek kosztowało mnie 40 euro, czyli około 160 zł. Dobra, powiecie, że w internecie jest taniej. Tak, jest taniej, ale ja nie jestem zwolennikiem kupowania leków przez internet. Dlatego wolę iść do apteki, zamówić nawet w aptece, czy po prostu kupić, jak jest dostępny na półce, a często w Niemczech już jest dostępny od ręki na półce. Od stycznia tego roku, na szczęście moje, nasze histaminowców, chyba polska firma wypuściła nam coś takiego. Wypuściła nam DAO Pro. Co ciekawe, te 30 tabletek, o może w tą stronę, te 30 tabletek kosztuje 80, ja płaciłem 6 zł. Zamówiłem przez internet, ale odebrałem w aptece, nie w jakimś tam paczkomacie. Co jest bardzo ciekawe, mamy trochę inny skład. Na pewno nie zmienia się główny skład, czyli ten DAO, jest taki sam. Nie zmienia się to, że jest z wieprzka, ekstrakt białkowy z nerek wieprzowych, to się nie zmienia. Ale tutaj skład tej tabletki jest trochę inny. I teraz tak, niestety nie mam jak Wam pokazać... Nie mam jak Wam pokazać, jak ta tabletka wyglądała w Daosin, ale była to taka, powiedzmy, zwykła, tradycyjna tabletka.
Tutaj, nie wiem, czy uda mi się to Wam pokazać do kamery. Mamy takie malutkie tableteczki. I one, po pierwsze, są, żeby nie skłamać, 3 razy mniejsze od tej w Daosin. Mają mniej, tak jakby z tego, co ja tutaj rozumiem, ze składu, mają mniej tych składników, które odpowiadają za kształt tabletki, w skrócie. Czyli nie jest to tabletka taka typowa tabletka, nie jest to tabletka powlekana, czyli taka, co mamy ten taki pojemniczek, jak ja to mówię, kapsułkę i w środku nam lata proszek. Tylko ona jest taka, kurczę, jak się ją weźmie, taka mięciuteńka i na pewno, jak ją połykam, nie czuję, jakby mi w pewnym sensie siadała na żołądku. Są to tabletki jedne i drugie do jelitowe, czyli one teoretycznie, jak ja też to dobrze rozumiem, wchodzą nam do żołądka i ona ma bezpośrednio sobie wtargnąć, nierozpuszczona w pełni do naszego jelita. Co jest ciekawe, dużo lepiej na mnie to działa. Nie wiem, czy ze względu na to, że lepiej się rozpuszcza, czy na to, że te po prostu, kurczę, no, utwardzacze, nie mam pojęcia, co to jest, które były w tamtej tabletce, po prostu dłużej rozkładają tą tabletkę, czy mi nie pasują, nie mam pojęcia, ale to działa dużo lepiej. I tutaj praktycznie, jak wezmę nawet 2 tabletki, jak sobie, że tak powiem, pozwolę na więcej, czyli mamy weekend i szalejemy, jemy co chcemy, to przy Daosinie, biorąc 2 tabletkę w ciągu doby, no kurczę, nie było za ciekawie. Czyli teoretycznie nie pomagała, tylko trochę jakby szkodziła. A tutaj praktycznie, jak czuję kryzys, powiedzmy, najem się niedozwolonych rzeczy typu gazowane, o, zaraz będzie też coś fajnego, gazowane, najem się jakiś słodyczy, najem się, powiedzmy, zjadłem pizzę, gdzie mamy sos pomidorowy, a jak wiemy, pomidorki dla histaminowców to jest największe, co może być zło. Po prostu biorę tabletkę i brzuch przestaje boleć. Tak jakby po prostu ona szybciej targnęła do tych jelit, roztegowywała tą histaminę i nam pomagała, tak jak ma to za zadanie robić. Także jeśli macie Daosin, kończy Wam się, spróbujcie sobie to, bo jest naprawdę dużo, dużo lepsze. Czym chciałbym Wam się pochwalić? Postanowiłem, takie postanowienie, no nie noworoczne, bo mamy maj, postanowiłem odrzucić z mojej diety gazowane. Tak, jestem w pewnym sensie uzależniony od picia gazowanego, nie alkoholu, bo po alkoholu to jak macie problemy z jelitkowym, to wiecie, co się dzieje. Jest dużo lepiej, jest ciężko, bo brakuje mi cukru z tych napoi. Jest dzisiaj bodajże 18 dzień. Także zaczyna być taki okres, gdzie zaczynamy być terminatorem, ale bardziej nas kusi. I zobaczymy, jak długo z tym wytrwam, ale zauważyłem już bardzo dużo takich plusów w tym. Kurczę, muszę Was przeprosić, bo pozytywem tego, również tego jest, że mi się odbija po jedzeniu, bo niedawno jadłem i też jestem w trakcie takiego, jak ona się nazywa ta dieta, fat low, tak, fodlow, no nie wiecie, o co chodzi. Jak jesteście jelitkowcami, to na pewno słyszeliście o tej diecie i tam mamy to, że eliminujemy sobie jakieś tam produkty. Ja jestem w trakcie testowania tego, jakie mięso mi szkodzi, po jakim źle się czuję i którą mi wchodzi. No i wleciał dzisiaj indyczek na próbę i ten indyczek, kurczę, naprawdę dobrze wchodzi. Odbija mi się, ale tak pozytywnie, a nie to, że stoi na żołądku. Przede wszystkim odstawiając gazowane, bardzo cieszy mnie to,
że nie mam spadków cukru. Mniej więcej objawiło się to po, no tak, po 14 dniach. Także dla mnie pozytyw na plus, oczywiście fajnie, że coś tam się dzieje. Ale pamiętajcie, że to też dzięki Wam, że patrzycie na Warona Kolarzynę, pytacie, doradzacie, pomagacie. Ja w drugą stronę też staram się pomagać wiedzą, jaką posiadam, jaką zdobyłem, żeby było Wam też trochę lżej. Bo motywuje mnie to mega, że powiedzmy, ja coś się dowiem, przekażę Wam, Wy oglądacie. I bardzo dziękuję za prywatne wiadomości, które piszecie. Także no fajnie, miło mi. Bardzo serdecznie dziękuję za to. Cóż ja mogę jeszcze powiedzieć w tym momencie takiej aktualizacji? Czyli tak, trochę w diecie się zmieniło. Zmienił się ten DAO. Mam teraz przerwę od roweru, więc też będę sprawdzał, jak to działa bez gazowanego. Nie wyobrażam sobie trochę, przepraszam, jazdy bez kolki. Znaczy kolki, to bardziej na długie dystanse, na krótkich nigdy nie mam takiej rutyny, żeby pić kolę za każdym razem. Przyznam się bez bicia, byłem przez do tej pory uzależniony od Monsterka, ale to tylko dlatego, że dzięki enzymowi mogę troszkę wciągać w postaci energetyka, jakim jest Monsterek, kofeinę. No i wiecie, co się dzieje z organizmem, cukier, kofeina, te sprawy, jak to działa. Kawy nie mogę, próbowałem, nie mogę. Jest czyszczenie magazynu, także to mi odpada. Także cieszę się z postępów, jakie robię. Powolutku, małymi kroczkami, ale i tak największy krok po 20 latach myślę, że jest zrobiony. Tak jak mówiłem, będziemy szukali odpowiedzi na H4, na ten receptor i zobaczymy, co będzie dalej. Także dziękuję Wam serdecznie za odsłuchanie, obejrzenie tego, no nie krótkiego, a mam nadzieję, że coś tam Wam nowego przekazałem i może znowu pomogłem. Dziękuję, trzymajcie się, hej. Wiecie co? Za tą zmokniętą kurę subskrypcja leci jak nic.